Jesteśmy na poznańskim rynku. Sprawdzamy, jak drogie w tym roku będą święta. Zapytaliśmy sprzedawców i klientów. Święta będą dużo, dużo droższe. Sprzedawcy mówią, że warzywa i owoce są średnio około 50% droższe. Klienci narzekają, że w tym roku będą musieli kupić zdecydowanie mniej. Podrożało. Wszystko podrożało i to tak mniej więcej 50% chyba na każdym towarze. No cebula po 7, no to widać. Zresztą wszystko chyba drożeje w tej chwili. A klienci kupują mniej? Kupują mniej, o wiele mniej. Kupują dwie marchewki, trzy cebule, cztery ziemniaki, tak się zdarza. Szczególnie starsze osoby, nie? Mamy dużo tych importowanych warzyw, dlatego no jest to rzeczywiście koszt transportu pewno przewyższa, podejrzewam, ten zakup. No na giełdzie, na Tranowie wszystko podrożało. Wszystko o 50-60%. Miejmy nadzieję, że jak będą te nasze nowe lejki, to trochę to potanieje, ale pewno, obawiam się, że niedużo. Pokazuje się już ogórek, pomidor, no ale pomidor kosztuje 35 zł. To jest droższe, polskie czy zagraniczne? No w tej chwili polskie. W tej chwili polskie. A ja o ile procent? No mniej więcej, nie wiem, pomidor zagraniczny kosztuje 18, a nasz kosztuje 30. No. A różnica w smaku jest? No jest. No jest. Jest. Na pewno jest. Jednak to jest ten pomidor, który taki czuć pomidora. No. Jak wyglądają ceny jajek w porównaniu z ubiegłym rokiem? Czy są dużo droższe? Ile? Droższe są o... No w zeszłym roku były gdzieś 80-90 groszy, w tej chwili złoty 10, złoty 20 u mnie. A proszę mi powiedzieć, czy klienci wybierają tańsze jajka, patrzą na cenę? Nie, w tej chwili patrzą chyba na jakość jednak jajka. Patrzą, jak wolny wybieg, to wolą wolny wybieg niż na przykład klatkę. Aha. Takie a jaka jest różnica w cenie pomiędzy klatkowymi a wolnym wybiegiem? Znaczy wolny wybieg to jest L-ka, to jest klasa niżej. To jest w tej samej cenie prawie co klatkowe duże. Czy zauważa pan, że kupują mniej? Teraz przed świętami może nie, ale generalnie kupują ludzie coraz mniej. Dużo droższe będą te święta? Trudno mi powiedzieć, co widzę, co z 30-40%. Widzi pani różnicę w cenach? Różnica jest, tak. Duża? Tak. Spora. Czy myśli pani, że te święta będą dużo droższe niż w zeszłym roku, jak pani szacuje? Będą na pewno droższe. Jakieś 25%, tak. Także ceny podrożały, inflacja jest, widać, prawda. Widzę różnicę, jest bardzo duża różnica, bardzo są ceny bardzo wysokie. No, trudno się nam żyje. Chciałam kupić malinki 12 zł. Ziemniaki czy podstawowe takie artykuły są bardzo drogie. Na pewno 50% to szacuję, że będą droższe i na pewno nie będzie wszystkich stać, żeby kupić sobie, zorganizować te święta. Tańsze się staramy wybrać, nie? Bo po co tam drogie, jak nie potrzeba. No ale tak w rzeczywistości to co czy potrzeba, musi człowiek kupić, nie? Więc czy jest droższy, czy tańszy. Te ceny to są bardzo straszne. A niby podwyżki dawają, emerytury, renty, nie? Ale to wszystko idzie w to i jeszcze brakuje. Procentowo, jak tak szacujecie, to w porównaniu z ubiegłym rokiem te ceny są o ile wyższe? Ojej, o 100% to za mało powiedzieć. Ale są zauważalne, mocno. Mocno zauważalne. Ponad 100% w górę poszło. A te święta wielkanocne będą dużo droższe? Bardzo dużo. I bardzo skromniejsze będą niż zeszłego roku. No mniej po prostu będzie się kupować. Jak to się mówi? Spod ust odjąć. Czyli po prostu mniej jedzenia. Mniej jedzenia.